Kilka lat temu miałam wątpliwą przyjemność przejść tą infekcję i do dzisiaj wspominam to z przerażeniem. Wbrew powszechnej opinii choroba ta nie dotyka wyłącznie dzieci, a u kobiet ciężarnych może być przyczyną poronienia, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o niezwykle zakaźnej chorobie, jaką jest bostonka. Cześć, nazywam się Marta Janocha, jestem magistrem farmacji, a Wy oglądacie kanał Gdzie Polek. Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej z języka angielskiego hand, foot and mouth disease zazwyczaj rozpoczyna się pojawieniem wysokiej gorączki, która może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Pojawia się także złe samopoczucie. Na następny dzień na śluzówce jamy ustnej, na spodzie stóp, we wnętrzu dłoni, a czasem także na pośladkach i w pachwinach pojawia się wysypka określana jako grudkowo-plamista w postaci płaskich, zaczerwienionych plamek lub guzków, które mogą przerodzić się w pęcherze. Chorobę można podzielić na 4 okresy. Fazę latentną, prodromalną, właściwą i fazę zdrowienia. Faza latentna to inaczej okres, w którym nie obserwuje się objawów choroby. Przez około 3 do 5 dni dochodzi do wylęgania choroby. Faza prodromalna, czyli okres, w którym występują objawy jak w przypadku grypy, czyli gorączka, bóle mięśni, stawów, dreszcze, złe samopoczucie i brak apetytu. Faza ta trwa od 2 do 3 dni. Faza właściwa, w której pojawia się wysypka, czyli są to takie zmiany niewielkie, o średnicy do 5 mm, barwy łososiowej. Bywają one bardzo tkliwe, a nieraz powodują dyskomfort i świąt. W jamie ustnej pojawiają się zmiany bardzo podobne do anginy, stan zapalny gardła i migdałków podniebiennych. Faza zdrowienia to ostatni okres choroby, który rozpoczyna się ustąpieniem zmian skórnych i śluzówkowych. W niektórych przypadkach w tej fazie choroby może dojść do grubopłatowego złuszczenia naskórka, powierzchni dłoniowej rąk i podeszwowej stóp. Ale to jeszcze nie wszystko. Po około 3 do 6 tygodni po bostonce dochodzi do oddzielenia się paznokci od macierzy, czyli mówiąc profesjonalnie, onychomadezy. Niestety nie ma specyficznego leczenia. Stosuje się tylko leczenie objawowe do zmniejszenia gorączki i łagodzenia objawów bólowych, czyli ibuprofen, paracetamol. W tym okresie najważniejsze jest prawidłowa podaż płynów, odpoczynek i unikanie wysiłku. W moim przypadku ból i pieczenie dłoni i stóp w 3. fazie choroby był nie do wytrzymania. Uniemożliwiał sen i poruszanie się. Ulgę przynosiły zimne okłady i preparaty z substancjami o właściwościach miejscowo znieczulających. W fazie zdrowienia należy uważać na ewentualne rany, które mogą się tworzyć w trakcie oddzielania się naskórka. Ja unikałam kontaktów z otoczeniem. Zwiększało się wtedy ryzyko zakażenia. Odchodzenie paznokci było także bardzo nieprzyjemne i wywoływało duży dyskomfort, zarówno psychiczny, jak i estetyczny. Czy można chronić się przed chorobą? Choroba przenosi się drogą kropelkową. Wirusy za nią odpowiedzialne znajdują się w ślinie, wydzielinie z nosa i gardła, w plwocinie czy płynie z płękających pęcherzyków pojawiających się na skórze. Enterowirusy, czyli te wirusy, które wywołują bostonkę, są obecne także w stolcu osoby zakażonej, nawet do 11 tygodni od wyzdrowienia. Dlatego źródłem infekcji może być również skażona fekaliami woda bądź pożywienie, a w lecie baseny i kąpieliska. Zatem bardzo trudno nie zachorować, jeśli będziemy mieli kontakt z wirusem. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zakażeniu jest przestrzeganie zasad higieny osobistej, częste czyszczenie i dezynfekcja oraz izolacja osób zakażonych. Szczepionka przeciw enterowirusowi który wywołuje chorobę, została dopuszczona w Chinach w 2015 roku. Niestety zarówno w Europie, jak i w USA nie jest ona dostępna. Mam nadzieję, że zaciekawił Was mój film. Trzymajcie się zdrowo i bezpiecznie. Pa!